The Expressionless. Twarz bez wyrazu. W czerwcu 1972 roku w szpitalu Cedars-Sinai pojawiła się osobliwa kobieta. Była ubrana jedynie w białą, pokrytą krwią koszulę nocną. Jednak to tak naprawdę nie było jeszcze niepokojące. Ludziom zdarzają się wypadki w domu i zazwyczaj szukają wówczas pomocy w najbliższym szpitalu. Były jednak dwie rzeczy, które sprawiły, że osoby, które ujrzały tę tajemniczą damę, zaczynały wymiotować i uciekać w przerażeniu. Pierwszą rzeczą był fakt, że kobieta ta nie do końca była człowiekiem. Przypominała coś na kształt lalki. I choć posiadała sprawność i płynność ruchów każdego z nas, jednak jej twarz była bez żadnej skazy ani zmarszczki. Zupełnie niczym twarz manekina. Pozbawiona brwi i pokryta makijażem. W zębach trzymała kotka. I to tak mocno, że nie dało się dojrzeć jej zębów. Z jej szczęki wciąż spływała krew, kapiąc na koszulę, a dalej na podłogę. Kobieta chwyciła zwierzę, wyciągnęła je z ust, odrzuciła na bok i upadła. Od momentu, w którym przekroczyła próg szpitala, do chwili, w której zabrano ją na salę i przygotowano do podania leków uspokajających, była zupełnie spokojna. Bez emocji. Jej twarz bez wyrazu. Lekarze uznali, że najlepiej będzie zatrzymać ją w szpitalu, dopóki nie przyjedzie policja. Kobieta nie protestowała. Personelowi szpitala niestety nie udało się uzyskać od niej żadnej informacji, a większość pracowników odczuwała duży niepokój, próbując patrzeć na kobietę dłużej niż kilka sekund. Ale gdy tylko spróbowano podać jej środki uspokajające, dziwna pacjentka zaczęła walczyć z pielęgniarkami z wielką siłą. Dwie osoby musiały przytrzymywać kobietę, gdy ta próbowała podnieść się z łóżka z wciąż niezmiennym, pozbawionym uczuć wyrazem twarzy. Spojrzała swoimi szklanymi oczami na lekarza i zrobiła coś niespodziewanego. Uśmiechnęła się. A gdy to zrobiła, druga lekarka wydała z siebie okrzyk przerażenia. W ustach kobiety nie było normalnych ludzkich zębów, a długie, wąskie kolce. Za długie, by można było w pełni zamknąć usta bez spowodowania ran. Lekarz patrzył przez chwilę na kobietę, a gdy udało mu się przemóc, wydusił z siebie: czym ty jesteś? Kobieta przekrzywiła głowę i obserwowała mężczyznę, nic nie mówiąc i wciąż się uśmiechając. Nastąpiła długa pauza. Ochrona została powiadomiona, że dzieje się coś niedobrego. Dało się usłyszeć, że już nadbiega. Gdy kroki stawały się coraz głośniejsze, kobieta wystrzeliła z miejsca i zatopiła swoje zębiska w gardle lekarza, odrywając mu cały kawał tętnicy szyjnej. Mężczyzna upadł na podłogę, krztusząc się krwią i w panice próbując zaczerpnąć powietrza. Potworna kobieta podeszła do mężczyzny i naparła na niego, przybliżając swoją twarz i z bliska obserwując, jak uchodzi z niego życie. Gdy lekarz był bliski śmierci, kobieta nachyliła się i wyszeptała mu do ucha: jestem Bogiem. Oczy mężczyzny wypełniły się strachem. Potem widział już tylko, jak przerażająca postać odchodzi spokojnie i wita swoimi zabójczymi zębami ochroniarzy. Ostatnim widokiem, jakiego doświadczył przed śmiercią lekarz, była rzeź nadbiegających pracowników, których kobieta po kolei zagryzała. Jedyną osobą, jaka przetrwała ten koszmar, była lekarka, która potem określiła morderczą przybyszkę mianem twarzy bez wyrazu. Postać ta już nigdy nie dała o sobie znać. I to już wszystko na dzisiaj. Napiszcie, jaką kolejną creepypastę chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Poza tym sprawdźcie nasze poprzednie odcinki, klikając w jeden z linków widocznych właśnie na ekranie. Czołem!